Siema, jestem Pakiela, to jest szybki update z dnia 9 lipca 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja zielarza składająca się z kwiatu sanguinarii, stokrotki czekoladowej oraz śliwy przybrzeżnej o wartości $60. W obozie u Creepsa mamy promocję na psy. W stajni mamy promocję na konie wielozadaniowe Criollo. Oraz Tinkery. W katalogu mamy limitowaną odzież. Również w tym miesiącu mamy darmowy strój społeczności od Rockstar. Więc tak prezentuje się strój. Mamy promocję na buty. Mamy 30% zniżki na wszystkie gesty. U rusznikarza mamy promocję na rewolwery. Oraz na lekki sztucer. Również na bandoliery. Oraz na wybrane kabury. Również mamy 30% zniżki na modyfikacje do rewolwerów. A u pasera mamy zniżkę na broszury związane z amunicją. Mamy 30% zniżki na ubrania Ugasa. Również na wytwarzanie ozdób, 30% taniej. W tym miesiącu rola przyrodnika kosztuje 5 sztabek złota mniej. Zabranie udziału w wydarzeniach w grze swobodnej, jeśli chodzi o rolę przyrodnika, otrzymamy 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za sprzedaż próbek u Harriet. Jeśli zdobędziemy próbkę i ją sprzedamy, to od 9 do 15 lipca otrzymamy 50% zniżki na namiot obozowy. Możemy zdobyć 3 razy więcej punktów doświadczenia do kart umiejętności za branie udziału w wydarzeniach Grze Swobodnej. Za branie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 9 do 15 lipca jest to ekstremalna seria grabieży i łupów wojennych. Ukończenie misji poszukiwania zwierząt oraz jednej rundy wydarzenia Fotograf Przyrody pozwoli zdobyć odpowiednią mapę skarbów w pobliżu spalonego miasta oraz niebieski kapelusz Owangila. Wytrwałość w tym miesiącu także popłaca, ponieważ ukończenie wyzwania dnia przez 5 dni z rzędu zapewni czerwony płaszcz Eberhard. Tymczasem przyrodnicy, którzy zalogują się do gry przed 29 lipca, otrzymają 30 sztuk amunicji usypiającej, 3 remedia maskujące i silną przynętę na drapieżniki. Jeśli ktoś w tym miesiącu wytworzy jakiś przedmiot przy ognisku, zdobędziecie też 50% zniżki na zaawansowany aparat. Wszystkie misje telegramowe zapewniają 2 razy więcej złota, dolarów oraz punktów doświadczenia. Za eliminowanie kryjówek gangów otrzymamy 3 razy więcej doświadczenia. Więc to by było na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na Discord na link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!